No jak zaczniemy od triku. Zaufaj mi, proszę mi zaufaj, spójrz teraz pod siebie, tak? Wiecie, spójrz sobie na swoje nogi, na swoje uda, spójrz tam gdzieś w te tereny. Spojrzałeś już? Czyli mam już teraz twoje zaufanie. Teraz znowu spójrz na ekran i zostaw łapkę w górę. To było żałosne. To było żałosne, ale siemank wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj już w nowym roku, ponieważ mogę powiedzieć, że takie oficjalne przywitanie zrobimy w tym momencie. Zagramy sobie w trzecią część gry Bojack the Ninja, Bojack 3 Ninja Kami, ponieważ no nie mogę zacząć sobie serii, zrobić dwie części, a potem chyba trzy inne zostawić. Więc oczywiście zaczynamy sobie z kolejną częścią, zobaczymy jak teraz nam to pójdzie i czy będę w stanie dobrze wszystko klikać z zagadkami, bo jednak te gierki wymagają od nas łączenia niektórych elementów. Okej, click on play i zobaczymy co nas tu... Na górze jest pokazany timer, który leci. I mniej więcej pokazuje nam ile punktów zdobędziemy na to, jak szybko przejdziemy gierkę. Okej, tu lecimy naszym samolocie nad... Tak, tu jest motor, tu jest ta dwójka. Zagaduję, że tą dwójkę mogę jakoś... Okej, nie mogę nic zrobić. Mogę w kierowcę może podlecieć, też nie mogę. Nie rozumiem. Może ja mogę odchodzić, jeżeli kliknę na ten... Czemu we wszystko co klikam? Nie myślę, że może odkręcić po prostu... Okej, mogę to zestrzelić. Okej, czyli te trzy złączenia mam tutaj zestrzelić i wtedy skrzynki najprawdopodobniej spadną dokładnie na motor za nami. I wtedy będę mógł wylądować na tej tutaj przyczepie. Będę mógł sobie wziąć motor, oczywiście pierwszy trzeba zestrzelić gościa, znaczy wyrzucić gościa z maszynki. Niestety on się ogarnął, niestety on zauważył. Znaczy inaczej, złapał się na tej przyczepie jeszcze, więc cały z nami został. Teraz tak, na pewno będę musiał się jakoś zająć tym typem z tyłu. Aha, nawet nie mogę tego zrobić. Mogę podjechać sobie bliżej, walnąć wtedy, tego podrzuciłem troszeczkę bliżej. Ten się na nas denerwuje, ale to nic nam, że tak powiem, nie zmienia. Czy mogę kliknąć coś, co widzimy na ekranie może z prawej strony? Nie, czyli tego typa nie mogę sobie kliknąć. Mogę w przód kliknąć? Mówię, że muszę walnąć parę razy. Tak jest, musiałem walnąć parę razy, teraz tam spadł tutaj na maskę. Tylko czy to jest dobre? Nie, to nie było dobre, chociaż nie, możliwe, że tak miało być. Teraz jestem tutaj na motorze, on nas tutaj próbuje skopać. Teraz muszę w niego strzelić. On dostał w łeb i przez to spadł, oczekiwałem, że będzie troszeczkę cięższa walka. I ja teraz na moim motorku po prostu podjeżdżam do tej ciężarówki. Próbujemy zestrzelić szybko kłódkę, ale no niestety nas unika nasz kierowca, więc może podjedziemy do niego. Nie mogę do niego podjechać. Czy mogę kliknąć tutaj na coś? Nie mogę. Czy mogę kliknąć jeszcze raz na to, żeby pojechać do góry? Nie wiem, on próbuje mi to teraz uniknąć. I nieważne, że tutaj strony klikam, to tak się nic nie zmienia. Nie wiem, komu muszę kliknąć, któreś może. Okej, teraz kliknąłem w kłódkę i nagle się otworzyło. Przed chwilą dosłownie próbowałem tą kłódkę przestrzeć, widzieliście, i po prostu gość podjechał, nasza ninja, a teraz potrafiła go w nią po prostu strzelić. Okej, bierzemy teraz tą ciężarówkę, fajnie byłabyśmy teraz zamknęli w sumie tą, chciałem powiedzieć garaż. Aby nam motor nie wypadł, ale już niech tak będzie. Okej, lecimy, walimy sobie tą naszą ciężarową w auto, które było przynajmniej bez żadnych większych tam zastanowień się, po prostu go niszczymy. Teraz tu jest drugi gość, którego też pewnie najprawdopodobniej mamy zniszczyć. Nie, podjeżdżamy do niego, u niego mamy skrzynkę, z której znajdujemy Omomori, czyli cokolwiek to jest. Nas próbuje ciężarówka przejechać, my się łapiemy szybko pod ciężarówkę i przechodzimy pod przyczepą. Rozumiem, że jeżeli teraz tutaj się wysuniemy w nasz samolot, to będziemy mogli sobie jakoś uciec, tak? Czy on nas gdzieś zrzuca? Okej, ninja, musisz szybko, ale to naprawdę szybko wschodzić w swój samolot. Jakoś pociągnąć do góry żebyśmy się nie wywrócili na dole. Okej, odleciałeś, dałeś radę to zrobić, udało ci się, powiedzmy, rozwiązać intro, bo zgaduję, że to nie jest na zasadzie koniec gry już, tylko to było po prostu wprowadzenie całej naszej przygody. Teraz w końcu dojechaliśmy do tej bazy i musimy się do niej jakoś dostać. Okej, muszę najpierw to jakoś zestrzelić, żeby prądu nie było. W momencie, kiedy nie ma prądu, będę mógł przez to przejść. Teraz musiałbym... zejść na dół? Tego właśnie tutaj zestrzelić, dobra, już to widzę. Dostał w głowę, ale nic się nie wydarzyło z tego powodu, bo... Okej, tego nie mogę kliknąć. Może to będę mógł na niego zrzucić. Jeżeli to zrzucę, to wtedy go po prostu przytrzaśnie i nie będzie mógł się stąd ruszyć. A ja będę mógł zaskoczyć sobie na sianko i po prostu przyjąć płanne, miękkie lądowanie. Teraz mogę się pewnie wspiąć po naszej rurze i tam mogę otworzyć sobie właz, który mnie... hasełko. Muszę powiedzieć, czy to jest tak, to ma być tak. A to ma być trzy razy obrócone, tak? I wtedy się robi po prostu otwarcie.
Okej. Zbyt trudnego hasła nie mieli, bo było nawet narysowane co i jak, no ale nie możemy oczekiwać, że zawsze będą trudne zagadki, prawda? Okej, teraz tak, to musimy zrzucić najprawdopodobniej. Jest panem wtedy zgłazy tam. Czy ja mogę to zeskoczyć? Okej, mogę to zeskoczyć. Teraz tak, tu mam jakieś przełączniki 3. Zamknięte, otwarte i mam wtedy pociągnąć. A nie, ja nie mogę tego przełączać, tylko... Aha, mam tutaj 3 wejścia. To otwórzmy sobie na początku pierwsze. Mam otworzone pierwsze przejście, co mamy w pierwszym przejściu? W pierwszym przejściu jest jakiś... Nic, tutaj musiałbym się dostać jakoś... Tu muszę się dostać z innego przejścia, czyli na przykład, nie wiem, dwójkę to zrobić. Jeżeli dwójkę otworzę, będę mógł może tam przejść. Okej, teraz mamy coś takiego tutaj, mam tutaj... Słuchajcie, muszę zacząć od trójki, potem przejść na dwójkę. Rozumiem, że to będzie coś na zasadzie takiej. Idziemy do trójki. Jeżeli trójkę sobie otworzymy, to wtedy mogę zrobić sobie to, mogę zakręcić. Mamy tutaj wooden wheela. A, teraz go posiadamy. Teraz mam pójść do dwójki, albo oczywiście jak się nazywa? Tam wpakować to kółko. Wtedy będę mógł otworzyć cokolwiek to będzie. Co, tutaj ten nie wiem. Chciałbym powiedzieć, że to jest włas, ale czy to jest włas, to ja nawet nie wiem. Wtedy zaczyna się z tego nalewać woda, jeżeli dobrze ogarniam. I teraz mam otworzyć jedynkę i wtedy w tej wydaje mi się, że to była pompa wodna, coś w tym stylu. I wtedy teraz ta pompa wodna się uruchomiła i w jedynce powinna być teraz po prostu wypełniona cała komora wodą. Jestem geniuszem, jestem po prostu geniuszem, ogarnąłem co jak. Okej, okay. Jesteśmy teraz tutaj, mogę sobie tutaj wskoczyć na drabinkę. A teraz tak, mamy tutaj typa, tutaj mamy kolce, muszę na pewno na to uważać. Teraz tak, tu jest jakiś jakiś zbiornik, który właśnie próbowaliśmy zniszczyć. Teraz tego gościa możemy tutaj zepchnąć na dół. On pasuje do tego zbiornika. I teraz rozumiem, że mogę włączyć tą dźwignię, aby coś się zaktywowało. Przesunie mi się teraz ta cała tutaj platforma i mamy przejście. Ogólnie to nie spodziewałem się, że aż tak szybko przez... Pierwszymi kliknięciami uda mi się rozwiązać całe zadanie. W sensie to było dość znaczy, nie spodziewałem się, że muszę pierw to rozwalić. Może to, że nawet nie miał żadnego wpływu na to, ale na pewno wiedziałem, że będę musiał go tam wepchnąć. A nie, musiałem, bo jeżeli bym tego nie walnął, to bym się nie nastawił. Okej, to teraz jesteśmy w robocie, którego mamy wysłać dokąd. Dokąd idziemy tym robotem i czego szukamy, co będziemy niszczyć tym razem. Gdzie robimy teraz jakąś gigantyczną zadymę, która... Miałaby na nas coś... Okej, pojechała tutaj czwórka osobników, których możemy najprawdopodobniej zniszczyć po prostu tym robotem. Podnosimy całą bryczkę, niszczymy ją, a te złowrogie ninja po prostu od nas uciekają. No zbyt wiele nam nie mogli zrobić, więc mogę teraz ich po prostu pogonić. Mogę teraz kliknąć na robota. Mamy teraz czołg przed nami. Rozumiem, że mogę do niego podejść, on mi nic nie zrobi, czy jak mi zniszczy? Okej, dostałem od niego damage. Czyli rozumiem, że mam jakoś kliknąć na siebie. To! Mam tutaj głaz, mam kamień. A tym kamieniem mam zrobić co? Czyżbym miał go jakoś zapchać tutaj? To nie wyszło. Miałem nadzieję, że jak wezmę ten kamień, to na przykład będę go jakoś zapchać. Na przykład nie rzucić kamień w jego lufę. O! Tak jest, dobrze myślałem. I on wtedy się zniszczył i złowrogi ninja też tutaj zdenerwował, że zniszczyłem jego maszynę. I mamy przez to uratowaną naszą sytuację. Ogólnie nie zauważyłem, że mogę kliknąć. Znaczy... Troszeczkę mi się nie podoba to, że jest dosłownie taki mały pikselek na tej lufie, na tej armacie. Będzie musiałem akurat idealnie w niego kliknąć. Okej, okay, oni teraz strzelałem z helikoptera, ja mam rozumiem, że mogę jakoś w niego kliknąć i w niego strzelić. Jak klikam w helikopter jest źle, może tym złomem mam niech rzucić. To też jest opcja. Mogę złom? On z tego podnosi? Użyjesz jako tarczy, jak czy rzucisz tym? Możliwe, że muszę podnieść i szybko kliknąć w momencie, kiedy oni jeszcze na mnie czekają. Możliwe, że tak jest. Uwaga. Klikamy to, podnosimy. Rzucamy to w nich i bang! Na ich helikopter dostał, wywrócił się i mamy pokonany kolejny przeciwnik. Na razie, na kolejnego przeciwnika. Na razie, szczerze mówiąc, ta część wydaje się być strasznie taka agresywna. Oni nie chcą, żeby tutaj coś rozwiązywało, tylko po prostu, żebym wszystko zniszczył. Może to jest jakaś, może to jest jakiś rewanż za poprzednie części, coś w tym stylu. Okej, oni mają super robota. To wygląda na ultramocnego, jednakże ja mam coś takiego jak mądrości życiowe. I rozumiem, że muszę jakoś zniszczyć... Okej. Muszę jakoś zniszczyć to, jak się trzyma ten most. Zgaduję. Zobacz, klikam sobie gdzieś tutaj na przykład. To niszczymy. Teraz to niszczymy. Okej, on nas się rzucił, troszeczkę spadło. Teraz my szybko przebiegamy po jego głowie. Nie mogę tak?
A może ci chociaż w łapę walnąć? Może w siebie mogę kliknąć? Coś tu jest, co ja na pewno nie widzę. Może ja mam się tak dawać obijać? Czy to miałoby sens? Na pewno coś tutaj nie widzę, na pewno coś tutaj nie widzę, na pewno coś tutaj nie widzę. Próbujemy się złapać za nogę, nie działa. Próbuję złapać się za... A może kliknąć teraz to? O mój Boże, no oczywiście. W to mogę sobie kliknąć, to nie ma żadnego problemu, że sobie przebiegł, tak? Ale wszystkie inne części już są problematyczne. Teraz tu idę. Wyjmuję ten tutaj zaczep. A na pewno nie mogę go jakoś striggerować. Może mogę wrócić do roboty może. Do robota i w momencie, kiedy po prostu teraz go spróbuję zaatakować, on się rzuci na mnie, to po prostu zostanie zrzucony na dół. Tak, teraz jest po prostu naszym jedynym przejściem, więc najpierw muszę jak najszybciej przez niego przebiec. Zgaduję, że tak jest. Albo nie, po prostu na niego naskoczmy, zrzućmy go w przepaść i my razem z nim tam spadnijmy. Czy to tak miało wyglądać? Tak miało wyglądać, bo jak widać nasza ninja oczywiście jest praktycznie nieśmiertelna, ale no jak widać ten robot od nich też nie jest w sumie taki najgorszy, bo jednak dalej żyje. To co ja muszę... Okej, już widzę ten głaz, to taki gigantyczny włas, więc na pewno muszę to zestrzelić i wtedy po prostu ten typ to dostanie. Jeszcze raz muszę strzelić, uwaga! To muszę może jednak coś tutaj poskakiwać. Możliwe, że będę musiał jakoś na to naskoczyć, zrobić jakąś dźwignię. Mogę tutaj przeskoczyć? Przeskoczysz? Dobrze! Teraz tak, tu jesteśmy. Mogę to jakoś przepchnąć? Okej, sam to przepchnąłeś. W ten sposób to sam to przepchnąłeś. No ty jesteś po prostu kozak. Nie wiem, jakim celem nagle taki siłacz z takiej małej ninży. Przy takim głazie gigantycznym robi się nagle taki siłacz, który potrafi to wszystko przepchnąć. Niech będzie. Okej, tu mam jakieś coś. What? Mam rozumiem, że te znaczki tutaj, że tak powiem, przepisać, kliknąć to poprawnie. To jest... trójkąty, takie oko... Tutaj taka gwiazdka i kółko z linią. To jest 5, więc czemu mam mieć 4? Nie rozumiem. Zaczyna się od tego. Potem jest... To. Potem jest to. Potem jest to. Albo nie, ja nie muszę klikać. Ja mam kliknąć po prostu 4 wybrane na całej platformie. Alright. Tylko może, że po prostu w kolejności. To. Potem jest to na pewno. Potem jest kółko przepołowione dokładnie. I na końcu było... Nie, to nie było to. To było to. I to było to. I już, prawda? Coś nie widzę? Coś kliknąłem? Coś kliknąłem. Kółko z trójkątami. Oko, które stoi. Tu ma być... Widzicie coś, czego ja nie widzę może? Może skrzoniłem kolejność? To? Może... Ja mi się wydaje, że to mogę mylić. Nie no, jest w lewo. A, trzeba po prostu w czachę trafić i wtedy się otwiera. Mówię, czemu mi to nie otwiera? Czemu robi tylko... Oczywiście, musiałem po prostu kliknąć pięknie w tą czaszkę. Okej, tutaj mam jakieś literki, coś tam sobie jest K. Jest K jakiś kliknąłem, które jest złe. N. I. N. G. A. K. A. M. I. Nazwa gry, Ninja Kami. To mogłoby być jakaś podpowiedź, ale czy ja miałem gdzieś wcześniej odpowiedź na to, czy ja tak po prostu zgadłem teraz, szczerze mówiąc? Szczerze mówiąc, nie wiem. Mogę zejść do tego, czegokolwiek to jest. Duchy nas jakieś atakują. Nie cieszę się zbytnio z naszej obecności, ale odłożyłem nasz element, który znalazłem wcześniej, to jakieś, to te skrzynki, coś. I pojawił się szczęśliwy duch. Uratowałem właśnie przed chwilą ducha, albo
nie wiem, spowodowałem, że on się nagle cieszy i dostałem od niego łódkę. On tam, ucieszony duch, który się nas nie gniewa, da, po prostu pozwala nam odpłynąć i my, jako szczęśliwe ninja, odpływamy sobie i wygrywamy. Wygrywamy w ten sposób gierkę. Zdobyliśmy 62 tysiące punktów, czyli jesteśmy zaledwie w zakresie normal ninja. Nie udało nam się być ultimate ninja, nie udało nam się być respectable ninja. Szczerze mówiąc, najwięcej punktów straciłem chyba, wydaje mi się, na tym patrzeniu na robota. Tam musiałem coś schrzanić, bo to było, to jest na granicy, no, praktycznie respectable ninja. No i to też, że nie pomyślałem o tym, że przy helikopterze trzeba szybko kliknąć w momencie, kiedy podniesiemy naszą bryczkę. Ale to było na tyle, jeżeli chodzi o Boja the Ninja, czy Ninja the Boja, Boja the Ninja. Tak część się nazywała Boja 3 Ninja Kami. Zrobiliśmy kolejny etap tej przygody. No cóż. Oczekiwałem troszeczkę więcej zagarek, szczerze mówiąc, bo no było takie na początku postawienie, że łatwa gierka, potem było troszeczkę ciężej. No w tej już po prostu strasznie poszli na łatwiznę, no ale to było na tyle. Ja się żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo! No jaws, I'm turning to an asshole.